Jak się masz, koleżanko? Zupełnie normalnie. Zupełnie ci nie wierzę. No, to nic nowego. Oj, Martynko, Martynko. Nie miałam kiedy ci powiedzieć. Zaręczyłaś się? Nie, ty pójdziesz. Bo zrobisz krzywdę sobie albo komuś. Posłuchaj, nie potrzebuję na nic. Martyna! Zostaw mnie! Dochodź tutaj, idę się napić kawy. Przepraszam, czasami jestem głupi jak... Jak but, jak koza, jak krowa, jak tekturowe pudło, jak stara opona, jak koza, jak krowa, jak pień, jak... Jak pień to chyba głuchy, co? Poza tym nie wolno sobie robić żartów ze skruszonego grzesznika. Jeszcze tobie miłości życzę. No, miłości to mi akurat teraz nie brakuje. A tego kwiatka to już dzisiaj gdzieś widziałam, to w innych rękach. Chyba nie myślisz, że to ten sam? Nie. A z tą miłością to wiesz, jak z perfumami. Ładnie pachnie, ale krótko. Nie licz na to. Martynka! A umyjesz mi plecy? Uratowałaś mi życie. Dziękuję. W końcu to moja praca i taki zawód. Za to mi płacą, nie? Dobra, głupi żart. Wiesz co, chciałem cię też przeprosić, bo ten pierścionek zaręczynowy... Cały czas będę przy tobie. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, moja mama. Teraz się żyje. Zabieramy się Liściucha dzisiaj wieczorem i na dwa dni jedziemy pod Babią Górę, wynajmę pokój. Jesteś niegrzeczny. Dobrze, że pozbyłaś się tego żelastwa. Chociaż do twoich oczu pasują rubiny. Zawsze pospiesz się z tym rubinem, bo ten palec nie będzie pusty. Dobrze, że jesteś.